Moi drodzy, i kolejne pytanie, przeczytam, dotyczy ono religii. Witaj, mam pytanie odnośnie religii. Wiadomo, to nie była moja decyzja o przyjęciu sakramentów i w ogóle. Teraz z perspektywy czasu chciałabym się z tego oczyścić. Robię to co dzień. Jak uważasz, skoro mogę podjąć świadomą decyzję i widząc farsę Kościoła i co tam naprawdę propagują, nie chcę mieć nic wspólnego z tą czarną magią, okłamywaniem ludzi, aż mi się serce ściska, bo niedługo będę na chrzcinach syna mojego brata. Biedny mały człowiek, który teraz tak parzy, jakby domyślał się swojego rodzaju zamachu na wolność. Bezsilność. Pytanie odnośnie moich rzeczy typu obrazki, książeczka od komunii, różaniec. Co mam z tym zrobić? Spalić? I myślałam o złożeniu odpowiednich dokumentów w celu wypisania się z tej organizacji. Chyba, że takie mentalne oczyszczenie wystarczy. Jak uważasz? Będę wdzięczna za szczerą odpowiedź. Moi drodzy, pytanie o Kościół to są pytania bardzo śliskie. To są pytania bardzo niebezpieczne. Dlaczego tak jest? Nie dlatego, że się obawiam, żeby mi tutaj ktoś zamknął mój kanał, bo ja już jestem w księgach Świętej Inkwizycji. Organizacja ta kupiła wszystkie moje książki i cieszę się, że dowiedziałam się o tym, że zostałam o tym poinformowana. I to nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że bardzo wiele osób na tym świecie nie wie o tym, co naprawdę kryje się za religiami. I te osoby są święcie przekonane o tym, że to, w co one wierzą, to, że one biorą udział w różnych sakramentach i tak dalej, że to jest dobre. I dlatego często jest tak, że nie chcę tutaj się wypowiadać na tematy religii katolickiej czy innej, ponieważ nie chcę urazić tych osób, nie chcę, by te osoby czuły się źle. Ale chciałabym również, abyście wiedzieli, abyście świadomie wiedzieli, co tak naprawdę się za tym kryje. I tutaj warto sobie zerknąć. Jest bardzo dużo artykułów na temat tego, sekretne rytuały kościoła tego czy innego i do czego one służą i jak to mniej więcej wygląda. Abyście wiedzieli, bo mądrość, wiedza to władza. Mądrość i wiedza jest bardzo ważna, bo wy możecie wówczas świadomie coś robić lub czegoś nie robić. I teraz chciałabym odpowiedzieć na to pytanie, czy się wypisać z Kościoła katolickiego? I to pytanie chciałabym również połączyć z tymi pytaniami, które zadaliście mi osobiście, na które jeszcze nie było okazji, abym mogła na nie odpowiedzieć. To są pytania o moją wiarę oraz o to, do jakiego kościoła ja należę, czy ja miałam te czy inne sakramenty i również co uważam na temat na przykład Chrystusa, Jezusa Chrystusa. Myślę, że nadszedł czas, aby na to odpowiedzieć. Moi drodzy, ja z Kościoła katolickiego wypisałam się w 2002 roku. Dla mnie to było bardzo proste, ponieważ byłam w tym czasie w Niemczech, miałam nową pracę i otrzymałam takie dokumenty, w których musiałam zadeklarować moje przychody i tak dalej, i musiałam zadeklarować również to, do jakiej organizacji kościelnej należę, ponieważ część mojego wynagrodzenia miała dla tej organizacji być odprowadzona. I dla mnie to był właściwie taki moment, w którym zastanowiłam się, że ja już od tylu lat nie chodzę do kościoła i w ogóle ta wiara jest mi całkowicie obca. I to był taki moment zrobienia tego krzyżyka, złożenia podpisu i tak się moja cała dokumentacja przynależności tej jeszcze, jak to nazwać, tej papierkowej przynależności do Kościoła katolickiego skończyła. Bo ta przynależność duchowa, mentalna już się dawno skończyła, dużo wcześniej. I teraz tak, czy się wypisać? To każdy z was musi sobie podjąć tą decyzję samodzielnie. Jak się z tym będzie czuł? Czy będzie się czuł lepiej, czy gorzej?
Wiadomo, że nie trzeba tutaj wszystkim waszym znajomym i rodzinie opowiadać, żeście się wypisali. Z mojej rodziny to chyba wiedzą tylko dwie osoby, że ja jestem wypisana faktycznie z kościoła, z wiary. Ale u mnie akurat w mojej rodzinie nie robiło to żadnej różnicy, bo u nas nikt nie chodzi do kościoła. Chyba, że tylko tak, nie wiem, bo jest jakiś pogrzeb i wypada się na tym pogrzebie pokazać. I ja również byłam w kościele na pogrzebie mojego taty, ponieważ zrobiłam wszystko, aby ten rytuał został zakłócony i przerwany. Ale to jest temat na inny film. I moi drodzy, co z tymi rzeczami zrobić? No, jeżeli chcecie się ich pozbyć, to ja uważam, że najlepiej zakopać je w ziemi. Ja ostatnio dostałam od moich sąsiadów tutaj podarunek z Ziemi Świętej. Ponieważ dla tych ludzi ta relikwia jest również bardzo, bardzo ważna i ten podarunek został mi przekazany z Jeruzalem. I trzymałam go w dłoni. I wierzcie mi, moi drodzy, zastanawiałam się, co ja mam z nim zrobić. I po prostu zakopałam go w lesie. Zostawiłam go, zrobiłam rytuał oczyszczania mnie z tych energii i zakopałam go pod drzewem. Nie wiem, czy to drzewo jeszcze stoi, czy już uschło, ale żarty na bok. Czyli można zakopać w ziemi. Uważam, że nie należy palić. Ogniem również, ogień, jak wiecie, to właśnie Kościół katolicki palił czarownice i niewierzące, czy posądzone o to, czy inne, na stosach. I należy się zastanowić, dlaczego. Dlaczego to palenie, dlaczego ten rytuał spalania, jakie to ma znaczenie. Więc nie uwalniałabym tych sił w ten sposób, poprzez spalenie. Wolałabym zakopać w ziemi. I teraz może jeszcze tak na ten temat, czy informować innych. Uważam, że należy informować innych, ale delikatnie, bardzo delikatnie. Raczej podsunąć jakiś może artykuł, niż tak prosto w oczy powiedzieć, słuchaj, co ty robisz swojemu dziecku. Bardzo wiele osób bierze udział w takich rytuałach, ponieważ to jest tradycja, nasza nowa tradycja, bo jak wiecie, nasza tradycja słowiańska, celtycka, nordycka, germańska była inna i Kościół wyplenił nam to ogniem, znowu ogniem i mieczem. I moi drodzy, jak się uwolnić od tych rytuałów? No przede wszystkim już pierwszy krok zrobiłaś, to uwolnienie mentalne, oczyszczenie się mentalne. To już jest według mnie najważniejsze. I przede wszystkim być przekonanym, że ta siła światła was od tych energii uwolni i z tą siłą światła współpracować i wówczas krok po kroku te rytuały będą miały coraz słabsze działanie. Nie potrafię wam odpowiedzieć na to pytanie, czy można je całkowicie usunąć, ponieważ nie jestem taką osobą, która w 100% zna się dokładnie na tych rytuałach, jak one są wykonywane. Myślę, że to tylko wiedzą osoby, które były w seminarium duchowym. One wiedzą, jak można, kiedy, po jakim czasie można je uwolnić, oczyścić. Czarna magia, z tego można się zawsze uwolnić, ale wiadomo, że ten rodzaj magii wymaga takich zabiegów, a ten takich. Myślę, że przede wszystkim ważne jest, aby wiedzieć, aby być świadomym i aby świadomie powiedzieć nie. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na to pytanie. Teraz natomiast na temat mojej wiary. Ja nie należę do żadnej religii, czyli ani nie jestem buddystką, ani nie jestem katoliczką, ani nie jestem ewangeliczką, ani inną. Moją religią jest natura, prawa natury, czyli to, co widzę dookoła mnie. Wierzę w siły, które stworzyły, które działają cały czas na naszą Matkę Ziemię, które to wszystko mają jak gdyby pod swoją opieką. I tak można powiedzieć, moją religią jest natura, a moim kościołem jest las. To w 100% mnie dotyczy. Natomiast co uważam na temat nauki Jezusa? Moi drodzy, po pierwsze, uważam tą naukę za bardzo pozytywną. Jezus był również weganinem.
Ja wiem, że tutaj wiele osób będzie zszokowanych, ale jest bardzo dużo Ewangelii, które nie zostały ujęte w Piśmie Świętym. Warto sobie tutaj zerknąć do historii, które Ewangelie i kiedy, na jakim soborze ustalono, co ma w Biblii tej oficjalnej być, a co nie. Jeżeli weźmiecie te wszystkie Ewangelie, to wynika z nich, że uczył tylko pozytywnych rzeczy, tego, co ja staram was się uczyć, czyli miłości do innych ludzi, do zwierząt. Nie zabijaj, to ta podstawa, która jest w tej religii, również jest piękna, czyli nie zabijaj, nie jest powiedziane nie zabijaj ludzi, nie zabijaj, czyli również nie zabijaj zwierząt, czy się to komuś podoba, czy nie. Czyli uważam, że nauka Jezusa jest bardzo piękna. Jeżeli ktoś chce z tą nauką się identyfikować, to jest jego wybór. Ja się z tym nie identyfikuję. Ja uważam, że te rzeczy są w porządku, te rzeczy są dobre, te rzeczy są pozytywne, ale ja mam swoją, moją własną drogę. I do tego was również zachęcam, byście mieli swoje własne drogi, bo my nie przychodzimy tutaj na ten świat, aby kogoś kopiować. I teraz tak, wszystko właściwie, co jest opisane z jego życia, to, że zawsze wstawiał się za zwierzętami, które były bite, które były w jakiś sposób źle traktowane, że wstawiał się za ludźmi, leczył ludzi. Dlaczego miałoby to być złe? Czyli dla tych wszystkich osób, które mnie o to pytały, ja uważam, że jego nauka jest bardzo pozytywna, ale nie ta nauka opisana w tej oficjalnej wersji Biblii, ale ta prawdziwa, która jest jeszcze w tych manuskryptach, w tych starych, starych dokumentach zapisana, które nie w całości, ale tylko bardzo wyrywkowo zostały przekształcone w oficjalną wersję Biblii. Następne pytanie.